Dzień dobry, witam serdecznie, znajomy Zająca z tej strony i zapraszam na króciutki montowany materiał z Victorii 3. Paradox zapowiedział, że za niedługi czas ma wyjść kolejny DLC-ek do Victorii, który będzie kosztował horrendalną kwotę. My natomiast postanowiliśmy sprawdzić wspólnie kolejny przełomowy update 1.6 do Victorii i zobaczyć, czy gierka jest w końcu grywalna. Zapraszam bardzo serdecznie. A poważnie, ja bym dał szansę Victorii. Może to będzie, okaże się, że naprawili, jest dobra giereczka. Kurde, oni DLC-ka do Victorii dają, no rozumiecie, ta gra jest tak zepsuta, niegrywalna, oni jeszcze DLC-ka zapowiadają i ty zamiast łatać, patchować, naprawiać to, co powinno być w dniu premiery zrobione, to oni DLC-kami to zadętego wują, no to jest już szczyt paradyżorowania. Dlatego zagramy Szwecją. Chodzi mi się FPS-ów na technologii, podoba mnie się to. Dobra, proszę państwa, teraz się uda ta Szwecja. Teraz się uda ta Szwecja i będzie pięknie. Ciach, ciach, ciach. 42 to nam wystarczy. Właścicieli ziemskich piętnujemy. Inteligencję promujemy. Od razu zaczynamy klasycznie od policji. Zmiany policji w naszym kraju i jeszcze zbijemy sobie kolegium oświaty. I płyniemy na Haiti, bo to są Polacy. To są Polacy? I my tą Szwecją będziemy, naszym celem tej Szwecji jest prześladowanie wszystkich Polaków. Będziemy wszędzie robić potopy Polakom. No to celowo tu trzeba wszystko podbić tą Szwecją, ale na Haiti też są Polacy. Też są Polacy. I my płyniemy po tych 392 Polaków. A te minus 3000, bo inwestujemy. To są inwestycje tak zwane. Robić interes. Pamiętaj, nie budować fabryk w Sztokholmie, żeby nie powstała tam jakaś firma? Nie no, to tutaj będziemy budować. Tutaj będziemy budować, tu będzie, rozumiesz, wielka centrala paradyżu. My przygotowujemy Szwecję i szwedzką ekonomię, szwedzkie PKB, żeby wytrzymała, rozumiesz, paradoksowe DLC-ki. Ja, wojna o Haiti, my przybyli po Polaków. My przybyli po Polaków i my tu płyniemy po Polaków. Desant na Santo Domingo. Flota 18-18, 100%. Generał Murner. Romantyz Góral, tam są góry jakieś, więc pewnie sobie poradzisz, płyniesz. Oho, desant jest, nasz generał się desantuje. No ale to jest ostra klepa. A walczymy teraz o Porto Prense. Pędzi kawalerią tam wjechali. Prawie cała wyspa okupowana, jee, wielkie zwycięstwo, my przyszli po Polaków. Dobra, protektorat, reparacje. Tylko finanse się nie zgadzają. Tak mi się wydaje. Kurde, popłynąłbym po kolejną kolonię i to byśmy podbili sobie, bo tu będzie dobry przyczółek pod tego. Pod opium. To jest 7 tego. Agresywnej ekspansji. Nikt tego nie będzie bronił raczej. Płyniemy. Szwedzkie kolonie w Persji. Ej, my się dropiemy, oni mają 12 regimentów. Będą bronić swoich perskich plaż. O, jest desancior. Nie, dobra, lecimy. Szwedzka przewaga ogniowa. Hauduni, Karisani nie daje radę. Nie, Bernadotte is dead, znowu. Teraz Oskar rządzi, ale Oskar jest z inteligencji. Rosja zaczęła ocieplać wzajemne stosunki, aktualne nastawienie pojednania. Rosja chce się z nami pojednać. Nie wiem, czy to dobrze, że Rosja chce się z nami pojednać. Ja się boję. Jak tam Mapucze? Znowu Francuz? Ferdynand Philip de Orlan. Kultura francuska, religia katolicka. Czemu do tych Mapuczy cały czas wrzuca w Francuzów? Wódzostwo, rozumiem, że wódz Philip de Orlan. Kurde, ty, bo tych Zulusów jest 16. Myślicie, że damy radę? No jak 3%? My musimy kolonizację wprowadzić, mnie to nie interesuje. O, Zulusi. Kurde, chłop, rozumiesz, że w samych gaciach i jakimś fartuszku na szyję przyszedł na bitwę. I nasz szwedzki generał musi z nim walczyć. Ale to też jest potencjalny rynek zbytu dla naszych DLC-ków od paradyżu. Zulusi będą grać nowego DLC-ka. Ale jesteśmy 10. potęgą świata. Kolonie u Zulusów na Haiti. Dobra, to uwaga. YOLO. Musimy atakować, bo zbankrutujemy. Robimy protektorat z Danii, tak? Dania, protektorat. W teorii nikt ich nie będzie bronił. To jest 12 tysięcy. Aaaa! To jest jakaś zapaść ekonomiczna. Ja nie wiedział, ja nie chciał. Czy PKB rośnie, tak? Wojna wybucha, PKB rośnie, czyli jest dobrze. Teraz wy, mordeczki, robicie cyk desant. Ja bym zrobił desant na Jutlandię.
Ciach, ciach, zatwierdź. Norwedzy atakują. Okej, Norwedzy atakują i przegrywają. Dlatego my byśmy przez tą ciesinę się nie przebijali. To jest jakaś chyba bitwa morska, ale powinniśmy wygrać z flotą duńską. My robimy desant na plecy na Jutlandię, a tu tylko odwracamy uwagę. Ty, Norwedzy zdobędą Kopenhagę, co ty gadasz? To kiedy my robimy desant na plecy, to Norwedzy się przebijają. Bo zaraz Norwedzy sami tą wojnę wygrają! Robisz ta desant czy nie? O, są desanty, pa jak poszliśmy. Dobra, nice. Teraz rozdzieliliśmy ich siły, my tutaj puszujemy na pełnej. Pa jak leci, tu w tym czasie Jezus, jaki tu był normalnie blitzkrieg. To mi się podoba, i tak Szwedzi powinni wygrywać te wojny. Jest, kolonizacja migracyjna przeszła, świetnie. To od razu zakładamy kolonię. Ja mimo wszystko bongo kelgijskie bym kolonizował tu u góry. Podnieśmy sobie kolonizację, a tu wprowadźmy sobie... Gwardia Narodowa byłaby spoko. Pakt obronny z Persją! Perski Wataszka zaprosi nas do paktu obronnego. O kurde, ja nie wiem co o tym myśleć, aż się zaczerwieniłem. Na razie odrzucimy, ale będziemy myśleć o Persach. Jako cel do podbicia. Jest 1000 funtów od Duńczyków, no i nasza ekonomia powoli zaczyna stawać, bo żelazo i narzędzia robimy. Dobra, tu było na trytytkę z tą ekonomią, ale zamiast jak zwykle wykalkulował. Ej, w ogóle możemy założyć firmę Plantatorzy Artykuły Premium Zululand. Dania ich będzie bronić? Co? Dania będzie bronić Haiti przed naszą autonomią? Tam rozejm zdajmy ją, czyli co, nie dołączą? Dobra, przetestujemy, jakby co to Danii jeszcze raz naklepiemy. To jak Dania będzie się bronić tego Haiti, to dodamy, żeby tam im od razu może też zwiększyć autonomię. Zobaczymy, testujemy, nie wiem. A, Haiti przyjęło żądania, o, świetnie. I teraz są naszą, mają naszą flagę. I są naszym dominium, super. Teraz pewnie nam więcej pieniędzy będą płacić. No i cyk, Haiti płaci tyle co Dania, no i to mi się podoba. Dobra, to jest szwedzka paradoksowa polityka rabunkowa. Czyli co, zmniejszymy autonomię Norwegii? Cyk, zgodzą się. Zażądaliśmy? Norwegia, przyjęło żądania. Ty, my na plus! My odkrywamy metę na paradoksową Szwecję. Jezus, tu trzeba walić autonomię w dół. Pieniądze będą! Tak paradoks zarabia na DLC-kach. Agresja! Mobilizacja totalna. Ty, oni mają brytyjskie mundury, nawet ten brytyjski kesk kolonialny posiadają. Okopy porobili, kamuflują się na tej pustyni. Czyli dobre relacje z majorami. Żeby się też dobre relacje z własną populacją, bo liczba radykałów jest przerażająca. Ej, tu jest Gaza. Tu jest strefa Gazy. Co to jest? Co to jest Gaza? Milion radykałów. Dobra, tam wydziwiają. Jej, Gwardia Narodowa przeszła. Great sukces. Nice. Dobra, no licząc radykałów, to ta Szwecja powoli się klaruje. Pokaż możliwości na mapie, właśnie. Dobra, w Sindzie da się produkować, o tu opium i to nawet spoko. Nawet lepiej niż tutaj. Ej, nawet lepiej niż na północy. Dobra, ale to ten Sind spróbujemy ogarnąć i to podbijemy sobie. No niestety u papetów dalej nie da się budować. 15 agresywnej, cyk, lecimy. Dawajcie, płyniecie. Walka o opium. Szwedzkie opium. Jest niesamowite, że nam się ładuje rewolucja odnośnie szkółek niedzielnych. O kurde, ty, bo wybucha wojna, a naszych tam nie ma. Nie! My przed wojną nie mogli rozstawić armii. Nie puszuj tego! Bo jak nas spuszczujesz, to trzeba będzie się desantować. Nie! Paradyż! Dlaczego to się dzieje? Czy możemy na szybko zrobić desant, póki tu jesteśmy? Co ja właśnie zobaczył? No i nie zdążyli dopłynąć! I co teraz? Oni muszą wrócić do Szwecji? No nie gadaj! Dobra, my to zdesantowali, my to ogarnęli. Ty, no 93% nie wybuchnie ta rewolucja o szkółki niedzielne, prawda? Jak tu siądzie 10%, to jest rewolucja! To jest wojna domowa! Tu mamy 33% szans na 10, 60 na minus 5, a tutaj tylko 33 na 10, ale jakby co to 6, to 5. A, dobrze, siadło, skill issue, paradoksowe skill issue. Nice. Plantacje łopią zabezpieczone. No i super. O kurde, ty!
Tam się kryli, rozumiesz, protestanccy misjonarzy w tym Sindzie. Wywalił do 113 rewolucję teraz. O! Albo tych radykałów podniosło za podbój. Ale to jest głupie. Człowiek chce zmienić typ szkoły z wyznaniowej na prywatną, prowadzi sobie kolonizację Sindu i wybucha rewolucja. Normalnie. No i teraz to już się nie da, teraz to trzeba z tego zrezygnować. Dobra, załóżmy. Załóżmy herbatkę i opium z Sindu. Cyk. Jest Ikea? A właśnie, czekaj, zobaczymy. Może będzie Ikea, gdzie to jest firmy? Dla domu, to by była Ikea. Dla domu, szwedzka Ikea. Bez drobnomieszczaństwa, ale z inteligencją. O! I to mi się podoba. Przemysłowcy, siły zbrojne, inteligencja. No i teraz można zacząć działać. Schillera, utopia, PKB jak rośnie. Po jak PKB wystrzega po podbicie tego Sindu. Tam opium się kręci. Dobra, da radykałów wywaliło. Sind czerwony, jakby rewolucję robili. Kto z czym tu walczy? Republika Francuska kontra... Francuska rewolta religijna. Widzę, że na tym sejwie, na tym podejściu to wszystkie ugrupowania kleru duchownych to jakieś takie rewolucyjne. Cesarz Paul de las Paul. Cesarz Paul de las Paul. Co jest? Jak to bot obliczył, wymyślił, że Wenezuela... No Brema to jeszcze bym zrozumiał, bo to jest w sumie sąsiaduje z Danią. Ale Wenezuela? Czemu Wenezuela? A wy macie sojusz z Danią? Macie pakt obronny. Ja mamy Imperium Osmańskie z tej wojny. A co tu robi Imperium Osmańskie? A czemu Dania? Czemu USA jest w tej wojnie? Co? Że w Turcji? Czekaj, bo możemy... To ja wolę Amerykanów ściągnąć do nas, żeby u nich nie było. Gdzie oni chcą? Dani chcą. No właśnie, to jest problem. O, i teraz mamy Amerykanów po swojej stronie. Dobra, czekamy aż Amerykanie nam wygrają wojnę w Kuwejcie. O, cholipka, ty, bo tego jest maniego jest dużo. Dobra, wybucha wojna. Wojna szwedzko-duńska, norwesko-haitańsko-łesowo... Olsztyńsko-szlezwicko-osmańsko-tunizińsko... Do broni, do Totalenkriegu, ale zaczynamy od desantu. Szlezwik puszuje Amerykanów, co jest? Halo, Amerykanie! Wy przyszli nam pomóc, a nie nas sabotować, tak sam bym to ogarnął. Dobra, to my zrobimy desant na Palestynę. Szwedzka krucjata. Szwedzcy mnisi, którzy grozili nam rewolucją, zostaną wysłani jako misjonarze krzyżowi bitewni do Palestyny. Okej, oni skapitulowali sami z siebie, dobra, i przekazali im. Pokaż ten port traktatowy. O Jezus, amerykańska kolonia w Danii, jak mnie to boli! America. Dobra, no ale my spapetowali Danię i teraz Dania jest niebieska. I ma naszą flagę w swojej fladze. Jesteśmy kroczek bliżej do stworzenia Skandynawii. Co nie potrzebujemy? Aha, bo byśmy już stworzyli, gdyby nie ta kolonia amerykańska! Dobra, to teraz trzeba będzie jeszcze albo wyrzucić stąd Amerykanów, albo walczyć z Finami i z Rosją, albo Szlezwik podbić. Dobra, my całą Syrię wyzwolili. I ani nie widać śladu armii tureckiej. Armia turecka stacjonuje w Konstantynopolu, oni chyba też nie chcą tej Syrii. Mi się wydaje, że Turcy też nie za bardzo chcą tą Palestynę i Syrię, dlatego nawet tu armii nie wysyłają. O, psychiatria to się przyda. Jak mamy grać gry paradoksu. Oho, przyszli. A nie, on nie ma tak, że Prusy muszą zdobyć Schleswig-Holstein przez tam eventy, decyzje, wojnę, żeby zrobić w ogóle Niemcy? O kurde, ty, jak chwilę nie patrzył, a Amerykanie rozlali się po całym Bliskim Wschodzie. Co jest? Fajnie mieć amerykańskich przyjaciół. No i cyk, i wojna wygrana. Proszę bardzo. Wojna wygrana, ograniczyliśmy autonomię Danii. No tutaj Amerykanie. Kanada. No ale Kanada to jest wojna z UK, no nie będziemy chyba walczyć z największym obecnie mocarstwem. Mamy tak zwaną erę wiktoriańską, a tutaj rządzi Wiktoria. To o czymś znaczy. I rządy Janusza Korwina-Mekkego. W końcu gdzieś mu się udało.
A właśnie, bo my możemy te boosty do armii wrzucać. Możemy opium im dać, możemy napoje, tytoń, czekoladę. Możemy konserwy im dać. Będzie giga chat armia. Dobra, oni dopływają, tak? No to YOLO. Być albo nie być. Wielkiego Imperium Szwedzkiego. Persja, przekształć protektorat. Kurde, może weźmiemy Rosjan za ten port traktatowy. Gdzie oni chcą ten port traktatowy? Damy im w Arabistanie port traktatowy. Ty, Rosjanie, hop, 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 potrzebni jesteście. A no właśnie, bo im się teraz linia frontu wydłużyła. No i cyk, i o to chodziło. Mamy nadmiar populacji. Jakiś coś mi pokazuje nadmiar. No to hop, 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 do wojny. O kurde, to są rodowici Szwedzi? Co żeśmy uczynili? Dobra, i po tej Persji nic już nie robimy. No chyba, że ty będziemy zmniejszać pokojową autonomię bez wojen. Ale tak to chillera utopia. Oni się wycofali! Nie, ja chciał zarobić na tej wojnie! No i są naszym protektoratem, ale ja chciał jeszcze na Portugaliach, na tych wszystkich... Nie, no... Nie da się w to grać. Na co my wydajemy? Na żelazo dużo wydajemy. Czemu my dużo na żelazo wydajemy? Kolej nie, musimy kolej wprowadzić. Węgiel jest drogi, okej, potrzebujemy węgla. Czemu ty jakieś urzędy robisz? Ty węgiel buduj! Możemy wprowadzić podatek na opium na pewno. Na pewno podatek na meble luksusowe, rozumiesz? I podatek na odzież luksusową. No i my trochę podreperowali budżet. I my leciutko podniesiemy podateczki i jesteśmy na zielono. Chillera? No właśnie teraz próbuję chillerę, ale... O! O! Kompania Wschodnia Indyjska chce nasze kolonie w Indiach podbić. Pojawiają się drobne problemy. Halo! Brońcie! USA, Rosja, pomóżcie! Wielka Brytania. O, Wielka Brytania będzie walczyć przeciwko Indiom Wschodnim. Co wy chcecie? I oni chcą jakieś trawo coś tam podbić, tak? O, i teraz mi się podoba. Dobra. O kurde, bo tu dużo tych lokalsów będzie szło. Czemu Francja stanęła po ich stronie? Nie! O co tu chodzi? Skąd oni wszyscy się biorą? Co oni chcą? Co wy chcecie? Co ja wam takiego zrobił? Ja sobie opium handlował! Ci wszyscy płyną do Indii. Ci Brytyjczycy, Francuzi razem płyną statkami. Transportują się razem na statkach chillera Utopia. Dopływają do portu i tam się rozchodzą do swoich sztabów. O, Brytyjczycy przegrywają z własną kolonią, fajnie. Sir Henryk Walker Smith przegrywa z Henrym Havelockiem. Tu Norwedzy broją się przed Indiami. Desant. I gdzieś, gdzie łatwo warscora wbijemy i nie będą przeszkadzać. Chodźmy tu na przykład. Cyk. Czekaj, czy Brytyjczycy desantują się do Francji? Co się dzieje? My wojnę światową striggerowali, a właściwie Indie. Ja nie wiedział, ja nie chciał. Czemu Brytyjczycy walczą przeciwko własnej kolonii? Nie pytaj mnie, to jest Victoria 3. I oni to wszyscy teraz sobie pływają. O nie, przegrywamy w Sindzie. Brytyjczycy nie dają rady. No dawaj te, Victoria, chodź, hop, hop, hop. No nie, cały Sind pada. No te desanty tyle trwają, nie, Dobra, ale tu na tym wąskim przejściu się obronimy. No to zajęli, dobra. Teraz Mordziu, zrobisz desant. Tutaj. Na Bengale. O, desant się udał, dobrze. Puszuj! Brytyjczycy tu idą. Gdzie są nasi? Puszuj! Ty masz tego agresora, póki nie ma. Nagłe posunięcie. Puszuj, póki nie ma ich. Dobra, znowu rewolucja duchowna. Dobrze, szwedzkie kolonie. Uratowaliśmy Sindh, rozumiesz? Zobacz, ile tu teraz ich zeszło. Jeszcze puszujemy, póki nie ma całej tej hordy. Ale już jest. Także już nie puszujemy. Obronimy się przed armią francuską! Naprzód! Jak za starych, dobrych, szwedzkich czasów, gdzie całe HR się bało szwedzkiej armii. I w Sindzie zaczniemy się odbijać, nie? Bo tutaj zabrali większość armii. Desant został wstrzymany. Czekaj, czy Indie chciały nam się zdesantować na Sztokholm? Aha, Norwegia przy... Gdzie jest nasza flota? Poczekajcie.
Przeraża mnie ta Wiktoria. Marynarka, wysłanie do węzła. Tu! Szybko! Hop, 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 hop! Siedziba Paradyżu zagrożona. Gdzie jest wsparcie Brytyjczyków? Francuzi nas puszują, nie! Janoszek kontratakuje! Janoszek w Sztokholmie. Jak Indie są blisko kapitulacji... O, ty, ten desant się już udał! O kurde, co tu się wydarzyło? I pa, i cały Sindh odbiliśmy. Dobra, nie mam pojęcia, co tu się dzieje. No głupie to jest, no nie oszukujmy się. Że linie frontu cały czas są tymi liniami frontu, zawsze był z nimi problem. I ty tepiesz te desanty i możesz de facto praktycznie każdą wojnę robić, bo tworząc te nowe desanty, tworzysz nowe linie frontu, bot się miota i mamy zwycięstwo. I 30 tysięcy na plus szekli funtowy. No i my wygrali. Szwecją pokonaliśmy Indię i Francję. Co prawda przy pomocy Brytyjczyków, ale zrobiliśmy to. Przejęliśmy protektorat, który jest chyba od razu marionetką, czyli ma ten chyba jeden z niższych statusów, tak samo Borodo przejęliśmy. Mamy reparacje od Indii. Ja jeszcze walczę z Tybetem? My z Tybetem dalej walczymy. Czekaj, w ogóle Tybet się wyzwolił. A był papetem brytyjskim? Się wyzwolił? Wiem, czemu mamy warscore na minus, za co? Francja się zgodzi, Tybet się nie zgodzi. Jak ja mam się do Tybetu dostać? Jak ja mam ich spisować? Jak oni mają nas spisować? Czekaj, ty, bo tu jest jakaś zorganizowana akcja, to Francuzi się drapią, nie Tybet. Dobra, ty, Togo! Gdzie jest to Togo? Dania kolonizuje! I Francuzi chcą tam kolonię, dobra, bo my się nie obronimy chyba. Pal licho to. Pal licho tą duńską kolonię. Dobra, my i tak wygrali, my swoje wzięli. Great sukces, great sukces, brawo. Nie wiem, co tu się dzieje, Wiktoria jest abominacją niegrywalną, ale przynajmniej śmiesznie wyszło, chociaż raz. Myślę, że na dziś możemy skończyć. Opinia ekspertów na czacie, jak wam się podoba Wiktoria, bo chyba zagraliśmy poprawnie, chyba zagraliśmy tak, jak się gra w Wiktorię. Było dużo totalnych krigów, była wojna totalna. Wojna stuletnia, etap indyjsko-szwedzki. 10 na 10, git, ja tam lubię. 31 na 100. Super, pozdrawiam. Odnośnie ubezpieczeń, od odpowiedzialności. Nie ponieważ jest ubezpieczenie OC, a ona jeszcze służbowym samochodem to zrobiła, nie podnosisz tej kwestii. Przyszły kierowca powinien znaleźć sobie 10 żyrantów, którzy za niego poświadczą. No, bo matka zamiast... Kontyngentem.